A tam zamglony czarny staw. Fajta. Super foto. You.
już jestem na górze. A inne koniki jeszcze tu podjeżdżają. O. Tym to się powodziło. Dwie osoby, to rozumiem. No zamglone, czy właściwie ten mały śnieżek i Tatry są takie słabo widoczne, ale coś widać. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Niedużo jest chętnych, żeby jechać na górę. Naprawdę niedużo. Gorąca czekoladka zaliczona, to teraz mogę iść w górę. Teoretycznie pół godziny, ale wszystko się okaże, jak to będzie. Takie rzeczy, takie rzeczy. No, tu jest widok w miarę. Super pogoda, gdzieś 4 stopnie mrozu, wiatru prawie w ogóle nie ma, rewelacja. O, może się na te sanki załapię. Nad morskim okiem. Już schronisko. O, ładnie wszystko wygląda. Pięknie. Tylko zobaczysz, widzowie też zobaczą, że na morskim oku chodzą. No niechby to się tylko zerwało. Ja nie będę wchodził na morskie oko. Nie ma głupich. A tam zamglony czarny staw. A tam gdzieś we mgle są rysy. No prawie, że widać. O, czarny staw prawie się mgiełka zniknęła. Tam.
Tak, to tam jest ten czarny staw. Jak będzie jeszcze kiedyś widać lepiej, to jeszcze przybliżę. O. Już jestem po kwaśnicy, także teraz większa para będzie szła. Para w ruch. O, tu. O, proszę. Co za piękna okolica. No, to jest to. Na skróty. Wleć. No, duży skrót. Duży skrót. Jest naokoło, czy tutaj jest... Skrót jest duży. O, normalnie szlak to jest tam, gdzie te płotki. Gdzie te płotki? O, jest. A fajne chmury jeszcze tam z tyłu wyszły. A na szczęście za górami. O, dobrze widać czarny staw. Żebym się nie pogubił, gdzie to jest. Chyba tam. No, lawiną to przegięli, ale z tym, że na stawie utratą zdrowia lub życia, to może niedużo przegięli. Tymi schodami nie będę schodził. Jeżeli to można nazwać schody, wiesz, obłęd. No, może by się udało tam. O, liny to się mogą przydać, to tak. To wszystko na morskim oku, nie nad, tylko na morskim oku. No i powoli się stąd zmywam. Już trzecia dochodzi, a czapeczka dobrze założona. A w pół do czwartej niby ci saniarze zjeżdżają. Także wolałbym zdążyć, a nie iść pieszo. No nie? Każdy by chyba tak wolał. Ostatnia panorama. Znikam, bo już jest godzina 15. To fajnie. Już zejście. Tylko nie na lodowisko. Na spodniach. Nie ma to jak na spodniach. Wiatr się ruszył trochę, a to potem może być nieciekawie. No, prawie zaczyna sypać śnieżek. No, ekstra sprawa, ekstra. Zagrożenie lawinowe. I te rzeczy.
ale cisza. A szkoda, ci nie chcą jechać. Ale się ruch zrobił. Już tu rezerwacja jest. Jakby nie było, widać, że jest rezerwacja o plecak. Tak, pan potwierdza, nie ma lipy. 5 czeka, ale jeszcze nie ma ludzi. Kurczę, no. Mogliby się postarać. Czekam, bo ja nie wiem, sam będę zjeżdżał chyba z nimi wtedy, nie? Tam w głębi jest ten pierwszy bar. Jady! I Karol pojechał, bo co tu za to? My za to tą grupą pojechał w tej razy. O, te koniki będą. No, ja sam prezentuję. No, koniki super, to trzeba jechać, nie? A już tam się mgła robi. Tu taka komotelka luksusowa. Czekamy, czekamy. Podobno za 5 minut ruszymy. No zobaczymy. Ale ładny chodnik. Ciekawe, jak jedziemy. No, ciekawe, jak on by to zrobił. No jak, no przecież nogi do tyłu, nie? No dobra, to idziemy, no to co robisz, że ma na ten? No tak!
Teraz jest fajnie. Małecki pęd. Fajne miejsce. To gra. To to będzie to sklep. Cella koni. O. Chwila ciszy. Chyba zaraz, ja wiem. Już po. Morskie oko. 9 km, 2 godziny 20, ale no to trzeba mieć kondycję.